Witamy Państwa ponownie. Program Lato w regionach. Jesteśmy w Dukli. Dzisiaj przez cały dzień. Widzę, Aniu, jeszcze kartki nie wysłałaś. Tak, jest kartka, jest adresat, brakuje tylko znaczka i wysyłamy. Ale Dukla to piękne miejsce, do którego dziś Państwa zapraszamy. Jeśli na przykład jadą Państwo na wakacje na Chorwację, przekraczają polską granicę w Barwinku, no to Dukla jest ostatnią miejscowością, którą Państwo w Polsce miną. A ja dosiadłem się do pani Aleksandry Żółkoś. Witam bardzo serdecznie. Pani kustosz muzeum w Dukli. Dukla to bogata historia. Na pewno dwie rodziny, o których trzeba wspomnieć. Tak, z pewnością należą do nich Jordanowie, którzy przyczynili się do gospodarczego rozwoju Dukli w XVI wieku. Herb Jordanów to herb trąby, który stał się herbem miasta, widoczny jest na fasadzie ratuszu. I do dzisiaj jest. Tak. Druga rodzina to Mniszchowie. W XVIII wieku za sprawą tego rodu Dukla przeżywała swój okres świetności, swój rozkwit. Ich siedziba, zespół pałacowo-parkowy w stylu francuskim w Typiątkurze Jardin stał się ważnym ośrodkiem kulturalnym w XVIII-wiecznej Polsce. Co ciekawe, do dzisiaj można odwiedzać, bo to właśnie tam muzeum się znajduje. Tak, oczywiście, bardzo zapraszamy, aby poznać wspaniałą historię Dukli. Powiedzmy pani Olu jeszcze o innych zabytkach, które tutaj są w Dukli. Wiem, że jest jeden pomnik, który szczególnie lubią artyści. Tak, w ogóle tutaj trzeba powiedzieć, że w kręgu mecenatu kulturalnego Mniszków powstał wspaniały kościół parafialny pod wezwaniem Marii Magdaleny, nazywany perłą rokoka, klejnotem kultury polskiej. I tam właśnie w kaplicy południowej znajduje się niezwykłej klasy pomnik Amalii z Brilów Mniszchowej, który jest inspiracją dla artystów i literatów. Mniszkowie przyczynili się też do powstania miejsc kultu świętego Jana z Dukli. W samej Dukli i poza Duklą na górze Zaśpit, gdzie do dzisiaj podążają pielgrzymi od tamtego czasu. No właśnie, Jan z Dukli to także postać, o której będziemy wiele mówić jeszcze dzisiaj na antenie TVP3 Regionalna. Ja wiem, że pani Olu długo może opowiadać o tej historii tej miejscowości. Na pewno warto w Dukli się zatrzymać, także ze względu na tą późniejszą historię, ale o tym to już opowie Państwu Ania i jej gość. A ze mną pan Waldemar Półchłopek, dyrektor Muzeum Historycznego Pałac w Dukli. Witam pana serdecznie. Dzień dobry. Proszę Państwa, rok 44 to wyjątkowe miejsce również dla Dukli. Będąc tu, przekraczamy próg czasu. W 44 było gorąco na wszystkich frontach. A co działo się w tym miejscu? W Dukli staczono bitwę, która jest uważana za największą bitwę górską II wojny światowej, zwaną popularnie Bitwą Dukielską bądź Operacją Dukielsko-Preszowską. Gdy w sierpniu roku 44 wybucha na Słowacji powstanie, poprzez góry ruszają w kierunku powstańców Armia Czerwona wspierająca Korpus Czechosłowacki, a bronią się Niemcy i Węgrzy. Ta bitwa akurat przyniosła hekatombę czerwonoarmistów. Tak, no, na tych wzgórzach poległo, bądź zostało rannych około 200 tysięcy żołnierzy, w większości żołnierzy Armii Czerwonej. Jakie jest jej znaczenie dla historii? Dla historii szczególnie ma duże znaczenie w Czechach i na Słowacji. Do tej pory żyje jako pamięć walczących żołnierzy czeskich i słowackich. Troszkę jest mniej znana w Polsce, ponieważ nie walczyły tutaj jednostki polskie. Jej ślady są w lasach, są leje po bombach. Zdarzają się też odłamki, jeśli chodzi te, które utkwiły w drzewach, ale jest też muzeum. Tak, muzeum, które zbiera pamiątki nie tylko, chodzi o bitwę dukielską. Mamy skansen broni ciężkiej na dziedzińcu, gdzie możemy zobaczyć czołg T-34, wyrzutnię rakiet Katiusza, działa i moździerze. Mamy całe piętro wystawnicze poświęcone wojnie, zarówno bitwie dukielskiej, Armii Krajowej, czy też mniejszej części I wojny światowej. Chodzi o bitwę gorlicką, a inne wyjątkowe eksponaty, które warto zobaczyć, będąc w Dukli? No, mamy również eksponaty poświęcone samej historii Dukli i zespołu pałacowego, w którym znajduje się muzeum. Mamy zabytkowe meble, część obrazów, także zapraszamy wszystkich turystów interesujących się różnymi rzeczami. A którą część Dukli poleciłby pan pasjonatom historii, etnologii? No, cała Dukla jest ciekawa. No, samo muzeum w pobliżu rynku i sam rynek dukielski, a także obydwa kościoły. Jest słynne wzgórze, 530. Jeżeli chodzi o okolice, to już nie może sama Dukla, tylko okolice, to wzgórze 534, które walczył Korpus Czechosłowacki, dzisiaj tam jest pomnik i wspaniałe miejsce widokowe na Beskidniski, na Pogórze, a u podnóża tego wzgórza jest miejsce zwane kiedyś Doliną Śmierci, gdzie były najkrwawsze walki w czasie Bitwy Dukielskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę, a my, proszę Państwa, przenosimy się do miejsca, którego historia rozpoczęła się tak właściwie od Izby Pamięci poświęconej właśnie słynnej operacji dukielskiej. Przenosimy się do Muzeum Zendranowej.
Znajduje się tutaj Muzeum Kultury Łemkowskiej. To jest jedyne takie muzeum na terenie Polski. To jest taki już maleńki skansenik. No jestem dumna z tego najstarszego budynku, w którym przeżyłam 5 lat, bo w 1963 roku ze Szczecińskiego, bo tam byłam wysiedlona w akcji Wisła, wyszłam tutaj za mąż. No i jeszcze te budynki obok, które są, no i eksponaty, które są prawdziwe, sprzed wojny, przetrwały w tym budynku. Wnętrze izby, które jest urządzone tak, jak było sprzed wojny. W tym domu mieszkał pisarz Gromadzki, był urzędnikiem państwowym. Można zobaczyć stare maszyny do pisania, stare dokumenty. Składają się te budynki z trzech części. Część gospodarcza, część dla zwierząt, czyli stajnia, no i część mieszkalna, to wszystko jest pod jednym dachem. Przychodzą ludzie, podziwiają i mówią, że warto było przyjechać i odwiedzić. I wszystkich Państwa też zapraszam. Serdecznie zapraszam tutaj do nas. Andrzej, po co mi się rzeczy? No właśnie. No razem z nami kolejni goście. Dziś jesteśmy na rynku w Dukli. Zyndranową oczywiście na pewno warto odwiedzić. Pani Barbara Marchewka, witamy bardzo serdecznie. I pan Andrzej Wrzecionko, witamy. Dziękuję. Witam. Artyści. Witam. Pozwoli pani Basiu, że zaczniemy od pana Andrzeja, bo no właśnie, słoma czy siano? Siano. Od razu mówię, że siano. Słoma jest znana, przetwarzana, bo jestem przedstawicielem plecionkarstwa, a siano to jest mój pomysł. Przetwarzana w jaki sposób? Podobno specjalna technika. Tak, sobie sam wymyśliłem, któregoś jakiegoś pięknego lata, obserwując te stogi sianowe, stwierdziłem, że to nie może być tylko paszą, ale można z tego zrobić coś innego. Trzeba też powiedzieć, że pana żona także po łące lubi hasać, tak? Łące do Kielskiej. Tak, bardziej w absolutnie. Kierunku ziół i wianków, tak jak dzisiaj, ale to także rękodzieło. Absolutnie, to nie mogło się nigdzie indziej zrodzić, jak tylko w tym regionie. Pani Basiu, powiedzmy jeszcze o tych ikonach dukielskich. Dobrze powiedziałem? Można tak to nazwać. Ikony już tworzę przez 19 lat, ale zainspirowałam się tutejszą kulturą. Dawniej na tych terenach mieszkali Łemkowie. Byli to ludzie, którzy zajmowali się rękodziełem. Budowali wspaniałą architekturę drewnianą. Na naszym terenie zachowały się cerkwie. Tam są pełne ikonostasy. Wszystkich zapraszam do tego, żeby jednak pukali, zaglądali. Najlepiej w czasie mszy świętej. Wtedy można zobaczyć, bo czasami są zamknięte. I te cerkwie i ta sztuka zainspirowała mnie do tego, żeby pisać ikony. Ale dziś też troszkę turyści, prawda, was inspirują, bo jednak powiedzmy też o tym, że taka jest oferta turystyczna gminy, bo fajnie jest wrócić z własnoręcznie wykonaną rzeźbą, czy własnoręcznie napisaną, namalowaną ikoną. Jeżeli własnoręcznie, to muszę powiedzieć o warsztatach, bo w tamtym roku udało nam się po raz pierwszy zorganizować warsztaty pisania ikon pod auspicjami Domu Kultury w Dukli. Myślę, że to powtórzymy w tym roku we wrześniu, bo zawiązuje się koło miłośników i ludzie chcą się spotykać i chcą malować, chcą pisać. Warto też dodać, że wymieniać swoje doświadczenia. Warto też dodać, że te ikony, czy akurat te wyroby z siana są najlepszym towarem eksportowym Dukli. Przykład, prace pana Andrzeja pokazywane były w Pradze. No tak, ja tam, można powiedzieć, z paroma muzeami w Europie współpracuję. No, takie pierwsza duża wystawa to w Arles na południu Francji i słynące z szopek co roku wystawianych, prezentowanych w różnych regionach, bo to jeżdżące szopki. No i najważniejsze to moje wydarzenie i największa szopka w Księdze Rekordów Guinnessa, zresztą się znalazła, ze względu na swą wielkość, formę, pomysł, właśnie w Pradze, Muzeum Karola Mostu. Polecam. A my zapraszamy dziś nie do Pragi, ale dziś do Dukli, bo tak. Tu można zobaczyć pracę pana Andrzeja. Zapraszamy Państwa, także program Lato w Regionach. Dzisiaj przez cały dzień jesteśmy tutaj w Dukli. Widzimy się niebawem. Tak, bo o 12.40. Do zobaczenia. Zapraszamy.